Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowic, a to jest kolejny najwątły odcinek symulatora maszyna. Tego pięknego symulatora kolei, którego dawno u mnie już nie było. Jeszcze sobie odświeżymy stronę z donatami, bo widzę, że coś mi tutaj nie działa. I dla pewności wejdę sobie w zaawansowane ustawienia dźwięku, aby na pewno mogę puścić normalną muzyką na transmisji. Tak, urządzenie numer 2 właśnie nie ma być na dwójce. A maszynka ma być na jedynce, nie, na dwójce właśnie ma być. Maszynka ma być na dwójce, a urządzenie audio ma być tylko na jedynce. No i teraz jest super. Drodzy Państwo, jest super, jestem gotowy do rozpoczęcia transmisji na żywo. Przepraszam serdecznie za opóźnienie 30-minutowe, ale no niestety zamyć się zaciął w drzwiach. Nie u mnie, a u osoby, od której wracałem. No i niestety przez tą niemiłą sytuację utknąłem tam na trochę dłużej niż planowałem, no nie było to z mojej winy, ani też tej osoby, no niestety, no tak te zamki mają, ale całe szczęście na such, zapadki i odpowiednią rotację kluczem udało mi się otworzyć drzwi. Zajęło to pół godziny, ale się udało. No cóż, taka jest kolej rzeczy. Jeszcze się umówiłem z tą osobą, że jej tam samą kasetę wymienię. Jakoś w tygodniu. No, tak. To trzeba sobie pomagać. Ale głośno. Czemu tak głośno? No, mam na 10. O matko boska. Super. Się wychodzi pod F4. Ja cię dawno w maszynkę nie grałem, drodzy Państwo. Jakieś wagony stoją, coś się dzieje. Jest ktoś może na transmisji, czy nikogo nie ma? Wiem, zrobiła się 21:30. 21:19. Mamy jeszcze trochę czasu do odjazdu. Możemy sobie na transmisji w sumie zapuścić muzykę, to znaczy jaką muzykę? Nie ma muzyki. Oczywiście. Może tak zrobimy. Tutaj ciekawego jest na playliście. Troszkę ciszej. Jest super. No cóż, idziemy odpalić maszynę. Zobaczymy baterię. Mieg do przodu. Skasujmy sobie czuwaczek. I teraz tak. Nie tym się robiło, tylko trzeba było podchodzić. Dobrze. Sprawdźmy sobie. Cylinder hamulca, przewód ciśnienia oleju, temperatura oleju, temperatura wody. Trochę niska ta temperatura wody. Ale od 40 powinniśmy odpalić. Dobra, powinno być w porządku. Pompa oleju w takim razie. To znaczy pompa paliwa oleju. Nie odpalamy. Odpali? Odpaliło. Super. Ładnie pracuję.
Tak, oświetlenie przyrządów. Przód, reflektor prawy, lewy. Górny. Numerowy, osobowy. Nie wiem, jak to wybrać. Dobra, zostawmy tak. Podgrzewacza wody nie potrzebujemy. Jak tam temperatura wody? W porządku, olej w porządku. Termometr oleju w porządku. Dobra. Może tak zrobimy. O. Troszkę wyżej. No właśnie, i też Państwa bardzo przepraszam, ale mam nadzieję, że nie będziecie mieć nic przeciwko. A mam przed sobą posiłek. Biały serek i szejka z truskawek. Pozwólcie, że sobie będę w międzyczasie trochę tu podjadał. Zobaczmy sobie wagony. Starego typu, jak było to w opisie napisane, pociąg retro. Trochę tutaj widzę przyciszę riperka. Bo wchodzę na przestery. Mówię trochę głośniej, bo nikogo aktualnie nie ma w domu, więc mogę trochę głośniej mówić. Dlatego też jedzonko sobie musiałem samo szykować, dlatego to trochę zajęło czasu. Biały serek. Chudy. Może trzeba przejść na dietę, bo ostatnio znowu człowiek przytył. Czyli standard, nie? A schudnąć to nie może, ale kończę przytyć to łatwo, nie? Jak to jest, jak człowiek lubi jeść. W której 20 mamy odjazd. Popełnimy sobie zawór główny. Zawór główny popełniony. Troszkę przyciszę maszynkę, bo to jak to... Jak to zresztą maszynka musi być głośno, tak? Przy dieslowych lokomotywach. Dobrze, mam nadzieję, że teraz mnie dobrze słychać. Wszystko słychać dobrze. Wjeżdża sobie pociąg towarowy właśnie. No bo tutaj dajcie robię zbliżenie środkowym klawiszem. Jeżdża drugi pociąg osobowy. On ma dla nas przywieźć pasażerów. SU-45 czy 6? ST. Czy co to jest? SU-45, nie ST. Właśnie. To mi się kojarzyło. Już nie kojarzę trochę tej starej lokomotywy, wiecie, drodzy Państwo. Tu jedzie ST-43 z towarkiem. O, ładnie, ładnie. Stary Jawor robi wrażenie. Czemu pan, panie, hamujesz? A bo... Nie. Już do kolejnego masz podany. Następny jest na 40. O co chodzi? Już mamy lokomotywkę przygotowaną do podróży.
Dobrze, serial skończony. To już miał być to pociąg retro, nie robiłem tutaj żadnej podwójnej obsady. Dwoma lokomotywami, jest tylko jedna. Jeszcze właśnie radiotelefon trzeba włączyć, kanał R4. R4, dobra. Lecimy, nie? Czy nie lecimy? Jest hamulec ręczny. No właśnie. O tym zapomniałem. Co się dzieje? Czemu bitrate mi? Dobrze, więc kontynuujemy naszą jazdę. Przed nami semafor wskazuje sygnał S1, stoi. No co szaleć? My hamować? Jednak nie trzeba. Jest prąd? Jest prąd, dobra. Jedziemy. Tak będzie lepiej. Dobrze. Rozpędzamy się w takim razie. Dobrze. No i zapomniałem, że tu się inaczej zmienia kamerę.
że wyjeżdżamy przez semafor wyjazdowy. Dobrze. 70, to jedziemy. Jeszcze troszkę bitrate. Widzę, że coś to gdzieś problemy występują z siecią po mojej stronie. Zobaczmy sobie bocznikowanie. Tak, to jest jazda z osłabionym złudzeniem właśnie. Mamy jeden wagon więcej niż rozkładowo miał być. No normalnie miały być 3 wagony, mamy 4. Powinno być lepiej. No i idealnie się zmieściliśmy. Tą stronę dziwnie się jedzie, tam lokomotywą. Mam 1,5 minuty opóźnienia. Dzisiaj mój internet coś strasznie szwankuje. Że no niestety muszę to przestawić jeszcze na mniejsze 5000 bitrate. Nie poradzę. Musi być tak. I bocznikowanie.
Jak ładnie. Stawmy sobie kamerkę, może to nie będzie tak jak w tym railu. Ale zawsze to już wygląda jakoś troszeczkę ciekawiej. Czuję się trochę tak, jakbym pod górę jechał, ale wiem, że jakbym jechał, to tu by była informacja o tym. Po drugie, bym miał wskaźnik, nie? Bo to jest nieselektryfikowana linia, to zawsze są te wskaźniczki. No kurde, ściszymy jeszcze troszkę symulator. Jestem zdecydowanie za cicho. Dobrze, ale w tym miejscu zakończymy odcinek, nagrywamy na YouTube i zaczniemy kolejny.